Cześć, z tej strony Tomek, zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym omówię projekt kryptowalutowy. Tym razem podejmę się analizy projektu Unicrypt. Także serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i obejrzenia tego odcinka. Projekt Unicrypt jest według mnie niezwykle interesującym projektem z tego względu, że na samym początku postanowił rozwiązać dosyć istotny problem związany z tym, w jaki sposób działa zdecentralizowana giełda Uniswap. Dlatego może zacznę od tego, co ten projekt tak naprawdę robi i w jaki sposób można go wykorzystać. Ewentualnie później jeszcze dopowiem, jakie są dalsze możliwości tego projektu. Także projekt ten proponuje podejście tak zwane Proof of Liquidity. Rozwiązuje problem, z którym stykamy się, analizując właśnie młode projekty, które wchodzą na Uniswap. Oczywiście do tego możemy wykorzystać mojego game trackera na Telegramie. Także w momencie, kiedy dostajemy powiadomienie, że taki właśnie nowy projekt pojawia się na Uniswapie i zakładamy, że jest to nasz kolejny game, który da nam dużo zarobić, istnieje ryzyko tak zwanej płynności dla takiego tokenu. Taki token dostaje płynność początkowo właśnie od zespołu deweloperskiego i można to prześledzić tutaj właśnie na zakładce transakcje w sekcji ETH i tu widzimy, że dla pewnego projektu została dodana płynność. Dzięki temu możliwy jest handel na właśnie Uniswapie, na tym tokenie dla tej pary, czyli w tym przypadku MDT ETH. I tak naprawdę my teraz nie mamy pewności, czy właśnie ta płynność, te środki, które tutaj zespół przelał, nie zostaną nagle wycofane, na przykład po zakupie kilku transakcji kupna tego tokenu, czy właśnie deweloperzy nie wycofają się z tego i ta płynność nie zostanie usunięta i pojawi się następnie tutaj w removes. To można śledzić oczywiście na Etherscanie, śledząc, w jaki sposób to wyglądało. Tutaj widzimy dla tego przykładu dodania tej płynności. Ta płynność została dodana i w zamian za to na ten adres zostały przelane tokeny Uniswap V2, UniV2, dzięki którym właściciel tego adresu, na który te tokeny zostały przelane, czyli ten dostawca płynności, będzie mógł w każdej chwili tak naprawdę odebrać to, co jest w puli płynności. I w tym momencie, kiedy my zakupiliśmy parę tych tokenów, kiedy dostawca płynności zabierze nam to, zostajemy tak naprawdę z niczym, zostajemy z pustym wpisem w MetaMasku o jakiejś tam liczbie dziwnych tokenów, natomiast etery, które na to przeznaczyliśmy, zostały już zabrane z puli płynności przez dostawcę. I tutaj właśnie pojawia się projekt Unicrypt, który w pierwszej fazie rozwoju, to co ma na ten moment teraz do zaoferowania, proponuje coś takiego jak właśnie Locked Liquidity, a tak naprawdę implementację tego, ponieważ tak naprawdę my możemy sami również zweryfikować, czy dana płynność została zablokowana przez dostawcę tej płynności. Niemniej jednak jest to trochę mozolne zajęcie. Trzeba trochę czasu na Etherscanie poświęcić, aby się temu przekonać. Natomiast tutaj Unicrypt oferuje, że tak powiem, z pudełka taką funkcjonalność i deweloper dodający token do Uniswapa może następnie przejść do Unicrypta, zadeklarować, że daną część tej płynności blokuje na określoną liczbę czasu i to wszystko jest oczywiście zapisane na smart kontrakcie, to wszystko jest do wglądu na blockchainie Ethereum i to wszystko jest poświadczone właśnie tym, w jaki sposób działa Unicrypt. Także myślę, że
funkcjonalność jak najbardziej rzeczowa i mająca swoje zastosowanie w dzisiejszym świecie. I na podstawie tego, w jaki sposób, na ile czasu dana płynność przez dewelopera dodającego tokeny do Uniswap, dodającego płynność do Uniswap została zadeklarowana, w zależności od tej wartości właśnie tutaj Unicrypt proponuje pewien rodzaj wskaźnik definiujący właśnie to, w jaki sposób ten projekt jest godny zaufania. Tutaj na przykładzie projektu Scatter CX, gdzie dla puli płynności w parze do Wrapped Ether widzimy, że tak naprawdę ten współczynnik został w bardzo dużej mierze pozytywnie określony i dzięki temu powiedzmy mamy swego rodzaju pewność, że projekt ten powinien w miarę budzić zaufanie. Tutaj dla kolejnego projektu PayAccept, również pula płynności w parze do Wrapped Ether, widzimy, że płynność, która została dodana do Uniswapa, w 80% została zablokowana poprzez właśnie narzędzie Unicrypt i od razu widzimy informację, kiedy ta płynność zostanie odblokowana, czyli to poświadcza o tym, kiedy osoba zapewniająca płynność dla tego tokenu będzie mogła wycofać tą płynność właśnie z tej puli. Oczywiście pamiętajmy, że Uniswap działa na zasadzie, że każdy może dodać swoją pulę płynności. Dlatego tutaj takich par związanych z jednym projektem może być wiele, ponieważ każdy z nas może być dostawcą płynności. Dlatego powinniśmy zwracać uwagę na to, który adres, czy ten adres, który dodał tą pulę płynności, ją zablokował, jest tym adresem, który tak naprawdę również wprowadził ten token na Uniswapa. I tak naprawdę to jest ta podstawowa funkcjonalność tego projektu. Myślę, że bardzo ważna i bardzo interesująca dla każdego, kto chociaż raz przeanalizował to, co jest nowe na Uniswapie i w jaki sposób można się do tego odnieść. Jeśli chodzi o sam projekt i jego dalsze plany, to tutaj przede wszystkim Unicrypt celuje w to, aby na podstawie tego, w jaki sposób i ile tego tokenu się posiada, móc głosować na kolejne funkcjonalności, na kolejne te właśnie zdecentralizowane aplikacje, takie jak Unicrypt, oparte na Ethereum, w celu właśnie budowania kolejnych narzędzi, kolejnych tooli, które pomagają w jakiś sposób czuć się bardziej bezpiecznie, czy też nawet lepiej oceniać konkretne projekty dodawane do Ethereum. Także myślę, że temat dosyć ciekawy, a na pewno przyszłościowy, o ile oczywiście projekt Ethereum dalej będzie dobrze funkcjonował i oczywiście o ile dalej będzie bardzo duże zainteresowanie nowo dodawanymi projektami na Uniswap, tak jak się to teraz odbywa. Tak naprawdę jeśli chodzi o ten projekt Unicrypt, to nie ma tutaj konta na GitHubie, nie ma konta organizacji z tego względu, że on całą swoją funkcjonalność tak naprawdę opiera o smart kontrakty, które są wszystkie jawno źródłowe, które można przeglądać. Dlatego cała funkcjonalność tutaj jest zaimplementowana w sposób zdecentralizowany i opiera się właśnie o smart kontrakty, które są na Ethereum. Dodatkowo tutaj Unicrypt również pokazuje te części tokenów, które sam wytworzył oraz ich podział na poszczególne sekcje oraz informacje to, że część tych środków przeznaczone na konkretne właśnie sekcje również jest w jakimś stopniu zablokowana. Obecnie też jakaś część tego jest dostępna oraz podaje nam informacje o tym, kiedy ta część zostanie uwolniona. Dlatego myślę, że korzystanie z Unicrypta po pierwsze pozwala nam weryfikować w jakiś sposób prawdziwość albo powiedzmy może dobre intencje dostawców tego projektu. Nie broni nas jednak przed tym, czy projekt nie okaże się słaby i czy nie spełni tak zwanego product market fit.
tym bardziej również z tego względu można się nim zainteresować. Dodatkowo dzięki tym informacjom wiemy, kiedy dana pula płynności, kiedy dane tokeny zostaną, mogą zostać tak naprawdę uwolnione i również na podstawie tego typu wiadomości można swoje działania na giełdzie względem konkretnego tokenu prowadzić. Także to wszystko, jeśli chodzi o projekt Unicrypt. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam. Cześć.